No i proszę bardzo. A co, Buster? Co my tu mamy? No, ja cię znam. A kto pyta? A kto pyta? Jestem Buster. I lepiej zachowuj się grzecznie, bo inaczej zbierzesz cię. Cóż za groźby. Dobra. Nie twój interes. No i zacznij nas bić. Nikt tak do mnie nie mówi, robaku. Myślę, że czas porachować ci gnaty. Nie daj się! Oj! To musiało boleć. Oj! To musiało boleć. No i tak oto w ten prosty sposób pokonaliśmy Bustera, wielkiegoż najemnika. Bo tam jest topielec, ale nie wiem, czy ja mu tam radę. Nie wiem, czy ryzykować. Uuu, malutki, chodź tu. Dobra, pogadajmy z tym. Zobaczymy Buster. Następnym razem. Dobrze, już do... Dobra, dajmy tak. Każdy, kto potrafi przywalić tak mocno... Mój głos nie ma wielkiego znaczenia, bo jestem tu od niedawna. Chcę... Niewiele mogę ci powiedzieć o tej ochocie. A jeśli chodzi o nas, najemników, mamy bardzo... Wydaje mi się... Nie myśl se jednak, że w naszej ostatniej walce brakuje szczęścia. Na farmie jest... Nawet mi raz nie trafił. Sentenca. O, sentenca. No właśnie, sentenca już jest... niezły. Ale zabiję się go i będę magiem. Bo nie lubię go. Tutaj polne bestie. Ja... No dobra. Skoro już chcę, to niech przyjdzie. Ciup, ciup, ciup. Dobra, tam jest jeszcze pełno, ale wrócę tam. Wczoraj mi będzie o wiele szybciej. Ale to gdy zostanę magiem. Więc jeszcze trochę czasu. Grzybki zbieramy, trzeba ich mieć 50. Z całkiem. Tutaj jakiś będzie gościu wymachujący swoją tym. O właśnie. Maczugą. A porozmawiajmy z nim. Ej, ty! Co tutaj? Przygotowuj. Dlaczego? Ostatnimi czasy chłopi mieli coraz większe fajnie gada z polnymi bestiami. Niektórzy z nich zostali nawet... Boże... Onar nie uznał tego za zabawę. Do pewnego stopnia była to moja wina. Inni już porobili zakłady. Czy uda mi się... Ty zdechniesz. Moglibyśmy spróbować razem. A co tam? Chcesz mi pomóc? Chcę się do was przyłączyć. Chcę się do was... A, więc to tak. Dobrze. Zaatakujmy. Teraz? Mógłbyś... teraz. No dobrze. Co może nie wiem, czy on to jest poziom... A, no nieważne, no dobra, ale spróbuję je zabić. Bo naprawdę... To chyba idzie na jego konto skill. Znowu skill. Jedno z tych przeklętych stworzeń. Jedna bestia mniej. No co za debil. No znowu na jego, dobra, nie, ja już tam idę i zabiję ją. Już 160 punktów. Straciłem, a nie mogę więcej. Tutaj jest parę skarbów, mikstura chyba zręczności. Złoty pierścień. Wow. Tutaj skończyli te obrzydliwe stwory. Wracajmy.
Już tak szybko. Poczekaj, a nie. Ja sobie pozbieram. Co mi tam? Mięso kopacza. Ble. Jeśli to jest to, co myślę, to... Ale tego złota, wow, będę bogaty, cały. Coś tu jeszcze? O, złoto. Złoto. Nie ma złota. Złoto! Dobra. Nie zbieram mięsa kopacza. Wow. Cóż za skarb. Ciemny grzyb. Ciemny grzyb. Dobrze. Pójdziemy teraz na farmę. Kupimy owieczkę. Ominiemy sentens, bo będzie chciał nas wyłudzić. Znaczy grozić nam. I wyłudzić nas za przejście do na farmę. Tutaj jest, nie wiem jak ma, Raul chyba. I on też będzie nas chciał zaczepić. Wilk, no dobra, pogadajmy z tym starym kuplem. Wszystko po... Hej! Wow! O ile pamiętam, robił dla nas zbroję. Nawet naszym orężem i pancerzami zajmuje. W kolonii odpowiadałem, potrzebuję jakiejś byle tylko... No to możemy zatrudnić go na farmie Bengara chyba. Dobra, jeszcze pogadajmy tak. Czemu nie? Nie mam nic przeciwko tobie. Tylko nie myśl, że z pozostałymi dołączyło do nas wielu nas. Nawet ja! Lew po upadku barży. No to i tak ja... dobra. A propos Cifera. Oddamy mu paczkę. Jak się... Hej! To całkiem możliwe. W kolonii zajmowałem... Tak. A w czym teraz? Ach, nie by... Znowu. Przyniosłem ze sobą z kolonii górniczej dużą paczkę. Sporo najemników lubi sobie czasem zapalić, ale jakiś gnojek ukrył. Jestem prawie pewien, że to był bot. Niczego nie dowiem. Co w takim razie zrobię? Pewnego dnia złapię go, a wtedy znajdę spokojne miejsce i dam mu lek. Jak spiorę go tutaj, na środku podwórka, to... To znaczy? To dość proste. Nie, im więcej świadków, szkoda, tym większy smut. Tak więc zamierzam... No dobra, zapisałem się. Do ludzi wi? Jeżeli będzie tak da... Czemu? Li zawsze był spokojny. Ale ostatnio przesadza. Chcę tu po prostu siedzieć i czekać. Sylwio uważa, że powinniśmy wyczyścić kilka małych. Myślę, że to by... Teraz większość z nas zbija bąki. Nie, no dobra. Na razie mnie oddam. Jeszcze pozostawię go w niepewności. Idziemy do Cifera, który pali ogromne ilości tego ziela. Co tam? Cerbucha. Tak. Jasne. Jasne. Bum. Skąd masz towar? O Boże. Nie ma. Chyba nie. I to. Cifer powiedział mi, że ktoś mu ukradł paczkę bani. Ale dom. Wiesz coś może? Nie. Wyduszę. Wyduszę. Spokojnie. Jestem zbyt upalony. Najpierw. No dzięki. Gdzie jest paczka? Ja tam nie. Dobra. Idziemy teraz do Cifera. Uwielbiam ten tekst jego, co teraz właśnie mi powie. Zapiszę. 5. Mam swoje zdanie. Normalnie jest boski. Hej!
Wiem, kto zabrał. Wiem, kto zabrał. Kto? To był... Wodo? Nie, zrobił to jeden z najemników. A to bytlak. Gdzie on jest? Nawet jeśli go znajdziesz, nic ci to nie pomoże. Gdzie on jest? Za kuchnią, na rowerze. Skasuje gnojka. Skasuje gnojka. Więc idziemy oglądać tą niesamowitą walkę. Ciekawe jakby jakimś cudem Dargo załatwił Sipera. Czekaj tylko, ty gnido. Ktoś ten się wtedy uśmiał. Niesamowicie. Dzięki za złoto, mój ty bohater. Hej, ty. Dobra. Obsypiemy go teraz komplementami. Naprawdę dałeś Darowi popalić. Czujesz się teraz lepiej? Tak. Przyjemne. Dobra, to było dziwne. Chyba nie dla nich. Ten mały żebrak nie ma po co przeszukiwać mojej skrzyni. Oddajmy mu paczkę. Czy ta paczka bagiennego ziela... O, nowy poziom. Mnie. To długa historia. Zresztą nieważne. Marsz. Weź to jak... Najpierw pozwól, że sobie skręcę. Dzięki. Nie potrafisz trzymać języka za zębami. Morda w kubę. Powiedziałeś Cipherowi, że... A masz. A co tam, 80 zawsze do przodu.